pokładzie jest dość sporo. Średni wiek to jest około 10,5 roku. Nie jest to być może bardzo dużo, natomiast zdarzają się awarie. Chodzi o to, żeby jak najsprawniej naszych pasażerów przewozić. Myślę, że Bieszczanie mogą, że tak powiem, się o tym na co dzień przekonywać, albowiem tak naprawdę nie odczuwają bardzo często tego, co się dzieje jak zwykle zawsze na zapleczu tego typu przedsiębiorstwa. Sam obraz pokazuje tutaj wszystko tak naprawdę. No wiadomo, że bardzo wysłużony pojazd, najwyższa pora, żeby go zastąpić czymś bardziej nowoczesnym. Wygląda to nieźle. Myślę, że tutaj każdy, szczególnie z mężczyzn, który kiedyś był małym dzieckiem, bawił się tego typu samochodzikami. Myślę, że w tym przypadku każdy z nas wręcz chciałby przejechać się takim pojazdem, więc słuchajcie, no zapraszam do zwiedzania. Dzięki bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze w uzupełnieniu do tego, co Pan Prezydent powiedział, tak, myślę, że przejechać się dzisiaj nie będzie możliwości, ale zasiąść za kierownicą jak najbardziej. Naprawdę pokażemy teraz Państwu te nowoczesne funkcje tego pojazdu, które rzeczywiście robią wrażenie. Jeszcze tutaj tytułem tego, co Pan Prezydent powiedział, tak mnie skłonił do takiej jednej refleksji, która rzeczywiście myślę, że jest istotna z punktu widzenia działania spółki operacyjnej. Pochwalę się nieskromnie, że wskaźnik wykonywania pracy przewozowej roczny naszej spółki to jest 99,95% planowanej pracy przewozowej. Czyli te 500% to są naprawdę wypadki, gdzie te kursy nieznacznie z różnych przyczyn incydentalnych wypadają. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie tak mamy zorganizowaną tą sytuację. Nasze zaplecze, które jest w pełnej gotowości, żeby od razu reagować, cały system zarządzania związany również z dyspozyturą, nasza rezerwa, która codziennie jest w postaci dwóch autobusów. Wszystko to funkcjonuje w taki sposób, że w momencie, kiedy mamy incydent drogowy, a one się zdarzają nie tylko z powodu kolizji, ale czasami również elektroniki, która zwłaszcza w tych najnowocześniejszych autobusach może skutecznie unieruchomić autobus, no choćby z powodu, nie wiem, nagle jakiegoś błędu informatycznego, który nie pozwala zamknąć drzwi, bo czujka nagle przestanie działać. No tak to dzisiaj działa. Pokażę, jak to działa. Najbliższego punktu serwisowego, ewentualnie do jakiegoś najbliższego punktu postojowego. Jak już się to tam zawoluje, no to wtedy rozpina się cały sprzęt i można to zrobić. Ja jeszcze dodam tylko, że w tej chwili jest wyświetlenie oświetleniowego przy pomocy takiej najjaśniejszej.
stanie oświecić całe pole pracy. Ona jest regulowana to, także generalnie rzecz biorąc jest pełne bezpieczeństwo, jak chodzi o miejsce pracy, czy o to, żeby coś zrobić, żeby to wszystko zależy od skończenia. Się nie da pomyśleć, coś jest takiego zrobione, że trzeba przygotować, żeby to było na solowa. Ona się automatycznie wystawia w klasie.